Trwa proces Łukasza T., kierowcy autobusu z Katowic, który w lipcu 2021 roku wjechał w grupę osób i śmiertelnie potrącił 19-letnią Barbarę. We wtorek w Sądzie Okręgowym w Katowicach zeznawali kolejni świadkowie. Wśród nich policjant, który przeprowadzał inną interwencję w okolicy i jako pierwszy ze służb pojawił się na miejscu zdarzenia. Sąd pierwszy raz podczas tego procesu odtworzył drastyczne nagranie z kamery, którą policjant miał przypiętą na mundurze. Sąd przesłuchiwał dziś także kolejnych świadków, ale ich zeznania niewiele wniosły do sprawy. To m.in. osoby, które wracały z imprezy w pobliskim klubie. Od razu pobiegliśmy tam na miejsce, wzywając wsparcie, a później już widziałem. A później już widziałem, jak autobus rusza i całe towarzystwo się rozbiegło na boki. Widziała pani moment, w którym autobus zbliżał się na ulicę Mickiewicza? To znaczy ja widziałam, jak ten autobus tam już stał. No i stałyśmy z dziewczynami na przystanku, jadłyśmy kebaba, a potem jakaś bójka się nagle rozpoczęła. No i potem nagle autobus ruszył. Krzyk, pisk, płacz. Kolejna rozprawa ma odbyć się w kwietniu. Wówczas mają zostać przesłuchani kolejni świadkowie. Niewykluczone, że głos zabiorą także biegli. Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa odniosły się do raportu Greenpeace, który obwinia spółki o zanieczyszczenie Wisły i Odry. Chodzi o zasolenie rzeki i katastrofę na Odrze, do której doszło w ubiegłym roku. Ten raport jest nierzetelny, chociażby pierwszy z brzegu przykład. Tutaj zdecydowana większość miejsca w raporcie poświęcono kopalnią PGG. Natomiast pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy jedyną instytucją, która odprowadza wody dołowe do cieków powierzchniowych, więc tutaj chociażby z tego powodu te proporcje zostały zaburzone. Natomiast chcieliśmy podkreślić z całą stanowczością i z całą mocą, że Polska Grupa Górnicza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. JSW również podkreśla, że wprowadzanie wód słonych do środowiska odbywa się na podstawie odpowiednich zezwoleń. Spółka dodaje również, że zasolone wody dołowe z większości kopalń JSW trafiają do systemu dozującego kolektor Olza, a następnie w sposób kontrolowany trafiają do rzeki Odry. Twierdzi także, że funkcje retencyjno-dozujące oparte na precyzyjnym i stałym monitoringu pozwalają zmniejszyć maksymalne stężenia soli w Odrze o 60% wartości dopuszczalnych. Eksperci Greenpeace nie mają jednak wątpliwości i przestrzegają, że grożą nam kolejne katastrofy ekologiczne. Wnioski są podstawowe następujące. Po pierwsze, Odra i Wisła, jak dopływają do Górnego Śląska, są rzekami pierwszej klasy czystości, jeśli chodzi o zasolenie. To są tak naprawdę czyste górskie rzeki. Odra wypływająca z oderskich Werchów w Czechach, a Wisła z Beskidu Śląskiego. Poniżej Górnego Śląska zamieniają się, powiem wprost, w ścieki. Te parametry, które Wisła ma poniżej Górnego Śląska, to wiele ścieków przemysłowych nie ma. Nie dziwmy się, że w tego typu warunkach lęgną się rozmaite dziwne organizmy, tak jak te złote glony. Z kolei we wtorek Greenpeace opublikował komunikat, w którym stwierdza, że rząd stworzył warunki, w których spółki górnicze mogą legalnie zatruwać środowisko. Jeszcze kilka miesięcy temu ścisła współpraca metropolii i zarządu województwa nie byłaby możliwa. Teraz stała się faktem, a jej głównym hasłem ma być dobro mieszkańców. Śląsk zawsze był wielokulturowy, różnorodny. Śląsk nikogo nie dzielił nigdy, tak? I chcemy to nadal utrzymać, tą otwartość na świat. Uważamy, że no, takie wartości, które prezentuje choćby na dzisiejszy Prawo i Sprawiedliwość, wykluczanie poszczególnych grup społecznych, które się zgadzają z linią rządową, no, pokazuje, że nonsens tej ideologii, bo to już jest pewnego rodzaju ideologia. Samorządowcy z województwa śląskiego chcą pokazać, że mimo różnic poglądów współpraca jest możliwa. To na razie zahaczy o cztery obszary. Transport publiczny, służbę zdrowia, dystrybucję wody oraz coraz gorętszy temat lotniska w Pyrzowicach. Przez 23 lata mojej prezydentury nigdy nie było tak, że trzech najważniejszych w sumie ludzi w województwie na dzisiaj, a więc wojewoda, marszałek, przewodniczący metropolii, żeby siedli przy kawie, porozmawiali o tym, co to województwo boli, co trzeba zrobić, żeby ludziom się żyło łatwiej. I to jest szokujące.
Dobrze, że stał się ten pierwszy krok, dwóch mamy, potrzeba nam trzeciego. To jednak raczej prędko nie nastąpi. Podjęta współpraca ma zakończyć konkurencję pomiędzy szpitalami miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi, które po pandemii COVID-19 w większości borykają się z takimi samymi problemami. Dodatkowo wiele profitów czeka pasażerów ZTM-u i Kolei Śląskich. Wspólny bilet, wspólne rozkłady jazdy, wspólne realizacje inwestycji, między innymi kolei metropolitarnej, której mówi się o podpisaniu umowy od paru czy parunastu miesięcy, a do tej pory ona nie jest podpisana, no wpłynie w zdecydowany sposób na poprawę jakości komunikacji, bo dzisiaj ta kolej, ten transport kolejowy powinien być i musi być szkieletem transportu w województwie śląskim. Ważnym czynnikiem współpracy ma być również polepszenie relacji z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, z którym samorządy mają wypracować odpowiednie dla swoich mieszkańców stawki. To również jeszcze do niedawna raczej nie byłoby możliwe. Trochę niechlubna historia tego przedsiębiorstwa spowodowała, że sporo gmin nie ma zaufania. Często narzekają na tą współpracę, a przypomnę, że trzy największe miasta metropolii, można powiedzieć, są w 100% zaopatrywane przez to przedsiębiorstwo. W sytuacji, kiedy pozostałe miasta znajdą sobie inne ujęcia wody, to koszty tej wody dla tych miast wzrosną niebotycznie. Wiśnią na torcie ma być wspólne stanowisko w sprawie lotniska w Pyrzowicach, którego rola według samorządowców może zostać w przyszłości przez rząd zmarginalizowana. Radiostacja w Gliwicach, będąca wciąż żywym świadkiem historii II wojny światowej, przejdzie modernizację. Powstanie tam centrum muzealno-edukacyjne, nowoczesne i multimedialne. Aktualnie prace są na etapie projektowym, jednak już dziś wiadomo, że będzie to jedno z największych i najważniejszych miejsc poświęconych wydarzeniom z sierpnia 1939 roku. Przyszli przebrani za powstańców śląskich po to, żeby nadać z tego miejsca, z niemieckiej radiostacji, komunikat w języku polskim, że ta radiostacja i to miasto zostały opanowane przez Polaków. Ten komunikat słyszalny równocześnie już w chwili nadania w Paryżu i w Londynie dla rządów tych państw miał być dowodem na to, że Polacy rozpoczęli jakieś kroki wojenne przeciwko Niemcom. Teraz obiekt ma szansę nie tylko na tchnienie drugiego życia, ale wpisanie na światową listę UNESCO. Pierwsze kroki przedstawiciele Gliwickiego Muzeum już podejmują, starając się o umieszczenie radiostacji na Narodowej Liście Informacyjnej. Do rozpoczęcia ważnej, ale i dużej inwestycji potrzeba funduszy, stąd miasto wskazuje, że bez wsparcia środków unijnych może być to trudne. Wkład własny do takiego projektu, jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie unijne, na pewno zostanie przez miasto Gliwice wyłożone. Jakie to są pieniądze, to w tej chwili nie wiemy, natomiast to zależy od warunków konkursu i tak dalej. Najczęściej jest to nie więcej niż połowa kosztów tej inwestycji na taki wydatek. Myślę, że będziemy przygotowani, natomiast no, tutaj jest konieczne dofinansowanie unijne, więc w interesie zarówno gliwickiej radiostacji, jak i wielu innych projektów w całej Polsce jest to, żeby jak najszybciej te środki unijne zostały odblokowane. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gliwicka radiostacja w nowoczesnej odsłonie zostanie udostępniona zwiedzającym za kilka lat. W planach jest stworzenie podziemnego muzeum, w którym cała historia radiostacji zostanie opowiedziana. Będzie przygotowany oczywiście program, który ten program edukacyjny właśnie. Będą też i zarówno w ekspozycji, jak i na tej ścieżce edukacyjnej tematy związane z samą radiofonią, tak, i z mediami, więc będzie to, można powiedzieć, takie muzeum trochę interdyscyplinarne, bo ludzie przychodzą tutaj też nie tylko ze względu na historię, która się tu wydarzyła, ale także są zainteresowani tą techniką radiową. Wieża nadawcza stojąca przy radiostacji, jak wynika z ustaleń muzeum, jest dziś prawdopodobnie jedynym na świecie tego typu obiektem drewnianym, który ocalał II wojnę światową i zachował się w tak dobrym stanie. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają często problem z odnalezieniem się w zwykłej codzienności. Są jednak i takie, które tej tezie całkowicie zaprzeczają. W Katowicach coraz większą popularnością cieszy się myjnia samochodowa, w której auta myją właśnie osoby z niepełnosprawnościami. Plastiki, odkurzanie, szyby, opony, zewnętrzne plastiki. No po prostu jestem szczęśliwa, że pracuję. Ta praca mi się bardzo podoba. Znaczy ogólnie jest tak, że klienci są bardzo zadowoleni z tego, że potrafimy tak bardzo ładnie to zrobić. Twórcza myjnia zlokalizowana jest przy ulicy Chorzowskiej 50 na parkingu podziemnym. Nie ma właściciela. Prowadzą ją wolontariusze, którzy koordynują pracę swoich podopiecznych, których znają od lat z ośrodków dla nich przeznaczonych.
Wiele w sprawie budowy myjni pomógł znajdujący się w budynku bank, który m.in. zapewnił miejsce czy zakupił środki czystości. Ponadto jego pracownicy to stali klienci myjni. Ich ZUS-owskie renty no już pomału przy dzisiejszej inflacji nie wystarczały tak na godne życie. No i tutaj w tej pracy, jak przyjeżdżałem sobie czasami, no moją smykałką było takie mycie samochodów, to sobie tam gdzieś czyściłem wnętrze, szyby, pomagali mi i w pewnym momencie pomyśleliśmy, że spróbujemy może otworzyć jakąś taką myjnię. Myjnię nie tylko udało się uruchomić, lecz stała się tak popularna, że o spontanicznym skorzystaniu z jej usług należy zapomnieć. Poczekać trzeba nawet kilka dni.